Cześć. Bardzo ciężko było mi zebrać się i to nagrać, spotkać się z wami. Tak jak pewnie sugeruje tytuł, obecnie dopadła mnie depresja. Miałem dużo planów, miałem ochotę nagrać. Miałem wiele pomysłów na to, co nagrać. No niestety to skończyło się na pomysłach. Oczywiście one są wszystkie zapisane i gdzieś jestem pełen nadziei, że dojdzie do realizacji. Ale na chwilę obecną nie jestem w stanie po prostu się do tego zabrać. Jak już zmuszę się do tego, żeby usiąść i zacząć coś robić, to pojawia się taki, nie wiem, ból, taka poczucia beznadziei, takie poczucie, że to, co robię, jest bez sensu. I po prostu przerywam na samym początku. Pojawia się taki krytyk, komentator, albo komentujący krytyk, który no mówi, że to, co robię, jest bez sensu, że zabrałbym się za coś innego, że odsłaniam się publicznie i to jest nie okej. Natomiast no, gdzieś tak postanowiłem robić i to mi pomogło, więc nie za bardzo rozumiem, co się teraz dzieje. Chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie dyskomfortowa, czyli poprosić was o subskrypcję i łapkę w górę, ponieważ to mi pomaga. Może ten kanał urośnie i będę miał z tego jakieś wsparcie finansowe również. Ciężko mi było poprosić o tą pomoc, znaczy ciężko mi jest, nie wiem dlaczego. W ogóle w życiu ciężko mi chyba prosić o pomoc. Może gdzieś jest jakieś podświadome przekonanie, że ja nie zasługuję, że nie mogę. Czy może też wcześniejsze prośby o pomoc kończyły się nieuzyskaniem tej pomocy, wyśmianiem, tudzież czymkolwiek innym negatywnym, co gdzieś mój system, moja podświadomość zapamiętała. Kiedy jest depresja, świat jest zupełnie inny. Ja odczuwam siebie zupełnie inaczej. No dziwi mnie to, bo wydaje mi się, że jestem odporny na dyskomfort. Morsuję i wystawiam swoje ciało na różne dyskomfortowe warunki. Może uda mi się pokazać tutaj. A tak samo psychicznie też wystawiam się na różne dyskomforty. Nie uciekam od lęku, nie uciekam od strachu, od wstydu. Staram się wejść w te emocje, pobyć z nimi, nie traktować je jako coś złego. Zobaczyć, gdzie one są w ciele. Po prostu pobyć z nimi. Przeoddychać. Zaakceptować je. I no i na chwilę obecną to nie działa. Depresja mnie powala. Może to nie jest taka czysta, organiczna depresja, bo no, są jeszcze czynniki zewnętrzne. Są takie czynniki zewnętrzne, jak sytuacja finansowa. Cały czas jestem na zasiłku. Zgłosiłem się do KIS-u, do Klubu Integracji Społecznej, gdzie mam wsparcie w powrocie do pracy, które mam nadzieję nastąpi niebawem. Mamy tam spotkania z psychologiem, z doradcą zawodowym.
oraz możliwość szkoleń darmowych, z których mam nadzieję skorzystać. Jestem tak samo w trakcie upadłości konsumenckiej. Sąd ogłosił moją upadłość i aktualnie syndyk jest na etapie zajmowania się moim majątkiem. Mówię majątkiem w cudzysłowie, bo nie mam żadnego majątku. I nie wiem, kiedy ten proces się zakończy, ale mam nadzieję, że jestem na końcówce moich perypetii materialnych i będę mógł niebawem pójść do pracy, zarabiać jakieś godne pieniądze. Znaczy przez godne mam nadzieję takie, które pozwalają po prostu żyć, wynająć jakieś mieszkanie i jeść, ubrać się. Nie potrzebuję już jakichś kokosów, jak wcześniej, zarabiając, nie wiem, 5 średnich krajowych i wciąż mi było mało. Jeszcze jednym takim obiektywnym czynnikiem są perypetie w moim związku. Jestem w związku romantycznym i to nie jest łatwy związek. Może kiedyś o nim opowiem więcej, ale na chwilę obecną nie czuję się gotowy na to. A jestem w tym związku od czerwca. Mamy grudzień. O ile na początku trudności w związku miałem poczucie, że ja miażdżę te trudności i miałem poczucie, że radzę sobie z tymi trudnościami, że znajduję rozwiązanie dla każdej z trudności i że idzie to do przodu. Sposób radzenia sobie z trudnościami idzie do przodu oraz po prostu efekty były, faktycznie były. To w tej chwili, będąc w stanie depresji, wydaje mi się po prostu, że to wszystko nie ma sensu i najlepiej się gdzieś schować pod ziemię i ukryć. Często mam takie usposobienie, żeby wziąć się w garść i zacząć robić i działać. W tej chwili jakoś mi to nie wychodzi. Cieszę się, że regularnie uczestniczę w zajęciach sportowych. Chodzę na fitness i jogę. Jogę traktuję jako rehabilitację też na moje plecy. I tutaj tego nie zaprzepaściłem. To mi dużo pomaga. Co prawda nie jest tak regularnie, jakbym chciał, ale cieszę się z tego, co jest. Staram się zawsze patrzeć na to, co na tą szklankę. Czy jest w połowie pełna, nie w połowie pusta. Nie zawsze to wychodzi. Mam prawdopodobnie jakiś wielki opór przed działaniem takim związanym z pracą, związanym z komputerem, związanym z może zarabianym pieniędzy, a trochę tak traktuję te nagrania w tej chwili. O ile na początek to było stricte terapeutyczne, to tutaj mam nadzieję, że jakiś grosz się z tego pojawi. Brakuje mi, nie wiem, subskrypcji i oglądalności, ale z czasem to wszystko rośnie, więc mam nadzieję, że mi z tym pomożecie. Natomiast jest ogromna blokada na chwilę obecną i po prostu nie wiem, ciężko to wytłumaczyć osobie, która tego nie doświadczyła. To jest taki wewnętrzny ból, paraliż, taka niemożność działania i nie wiem, co można z tym zrobić. Stosuję różne techniki, medytacje czy afirmacje, ale na chwilę obecną one nie działają. Może to jest taki czas, żeby dać sobie pauzę. Może akurat jest grudzień, może nie wiem, może jestem niedźwiedziem polarnym i powinienem pójść zimować. Oczywiście na terapię chodzę. Zażywam leki,
zażywam fluoksetynę jako antydepresant i nie wiem, może nie działa, może należy to zmienić, więc na kolejnej wizycie psychiatrycznej porozmawiam o tym z psychiatrą, z psychologiem, spotykam się raz na tydzień i też o tym rozmawiamy. Też jest ciekawe zjawisko u psychologa. To kiedy zaczynamy rozmawiać o moim powrocie do pracy, to ja się automatycznie zaczynam źle czuć i kręci mi się w głowie, robi mi się niedobrze. Co ciekawe, nawet o tym zapominam, bo na ostatnim spotkaniu wspominam, że się źle czuję i psycholog mówi, że no to ciekawe, że tak to się często dzieje. Ja się pytam, tak? Często? On mówi, no tak, tak się działo poprzednio, jeszcze poprzednio i tak około 5 ostatnich razy. Ja po prostu nie wiem, nie mam tego w pamięci, także totalnie nie wiem, co mi się z głową dzieje. A na logikę wydaje mi się, że jest jakaś trauma z pracą. Jest to związane z tym, że no, ostatnie lata mojej pracy były bardzo ciężkie i mój stan psychiczny bardzo kolidował z pracą. No i powstała jakaś trauma, której się boję. Traumy, z którą boję się skontaktować, więc mam nadzieję, że gdzieś na tych spotkaniach psychologicznych dotknę tego, albo dotknę tego, idąc do jakiejś pracy i to przepracuję. Więc tak, no z jednej strony jestem w fazie, czy w epizodzie depresyjnym, czy w epizodzie depresji, nie wiem jak to się nazywa, ale mam też dużo nadziei, że jest to przejściowe. Nie jest to taka całkowita depresja, że leżę cały czas i nic nie robię. Po prostu część rzeczy jest mi ciężko robić, ale część rzeczy też robię, więc nie jest najgorzej. Czułem taką potrzebę powiedzenia o tym, dlatego że część z Was czeka na kolejne nagrania i czuję się w obowiązku powiedzieć, co się dzieje i dlaczego nic się nie pojawia. Dwa, w stosunku do samego siebie też mnie to dodatkowo dołuje, że miałem nagrywać, nie nagrywam, więc mam taką same napędzające się kółko, gdzie mam depresję, nie robię, a potem jeszcze boli mnie to, że nie robię. Więc mówiąc o tym, co się dzieje, trochę robię i przy okazji mówię. I to mi też pomaga. To chyba tyle. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Mam poczucie, że powiedziałem, co miałem powiedzieć. Oczywiście to jest bez skryptu. Mówię to po prostu z głowy, tak jak mi się wydaje. To, co czuję, że mam powiedzieć, mówię z głowy. Nic, mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Dzięki.